przestępstw, które się wstydzę. No, w sumie kiedyś żadnych się nie wstydziłem, ale mam takie też, że po prostu okradłem dziewczynę, która mnie kochała i to dwukrotnie. Pierwszy raz, a później drugi raz już z rozmysłem, z wyrachowaniem. Józef Grzyb nie był jakimś potworem, zbrodniarzem. Był po prostu oszustem i złodziejem, który na dodatek był alkoholikiem, więc potrafił coś ukraść, ale potem zazwyczaj wpadał, ponieważ po alkoholu dawał się łatwo złapać, no i trafiał nieustannie do tego więzienia. Kropla drąży skałę. Po przemyśleniu pewnych rzeczy, że właśnie, że czas już zmienić swoje życie. I tak Józkowi w tym momencie się to udało. Nie było to szczęśliwe dzieciństwo, bo nie było, raz, że brak rodziców i bieda w domu i tak dalej, także zacząłem szybko dorastać. Co Józek pierwszego ukradłeś w życiu? To nie pamiętam, ale ukradłem ze sklepu jakąś czekoladę. No. Uwierzyłem w to, że kradzione tuczy, pomimo tego, że zawsze tam gdzieś mówiono, że nie tuczy, ale wtedy tuczyło, bo mogłem sobie kupić lepsze buty, jakieś inne, szczególnie słodycze. Skończyłem podstawówkę, no i tam popełniłem łamanie i zabrano mnie do schroniska. No, schronisko nowe, tam już lekcja też taka, no sami młodzi chłopacy tacy tego. No, trzeba było się zaklimatyzować, no sprawdziłem był jeden na wśród chłopaków, no prowokacja i bójka, no trzeba się było bić. Na przepustę poszedłem z dziewczyną na tańce, z kolegą tam, inny drugi się przyczepił, taka była, było ich czterech braci, tak, spryciarzy, no, mnie sprowokował, to idziemy, no to go tam zlałem, to był drugi dzień Wielkanocy, przyszła policja, zwinęła mnie do aresztu, wtedy była ustawa przeciwko chuligaństwu, to obligatoryjnie areszt, zawieziono mnie do Beczki, do Torunia. Tam pobiłem następnego, w myśl tych zasad więziennych, że zaczął tam się pruć frajer, tego w łeb, on w klapę, przyszli, zabrali mnie na twarde do izolatki, sprawa i znowu się dorobiłem. Pierwszy raz do zakładu karnego Józef trafił w wieku 17 lat. W swojej karierze przestępczej zaliczył większość więzień w Polsce. Do Bydgoszcz, no Bydgoszcz. Później no, byłem pierwszym recydywistą małolatem, taki artykuł ustawa 6, bo za te więzienne sprawy to już byłem recydywistą, to do sztumu. No. Sztumu było represyjne dla małolatów, tak? Ogólnie siedziała wtedy petka z dużymi wyrokami do żywotki i małolaci mieli swoje, że były też tam, że wszystko na małolatkę. No wiadomo, grypsowanie, zasady. Awantury, wujki, krzyki, wyjaśniania, dowora, przewora i tak tego. Luty, rok 70. Wołają mnie, pakuj się, na wolno. Jak na wolno? No to tak z nienacka, przyszło zwolnienie. Ślajałem to i tam, wróciłem do swoich zainteresowań, zacząłem pić, no wtedy te wina się tak piło, kombinowałem, no i Następny, był rok, no, długo nie byłem na wolności, bo to najwięcej ja byłem na wolności 14 miesięcy, no. Następny wyrok, już recydywista, no, to już miałem duży wyrok, bo znowu się w więzieniu dorobiłem wyroku. Kiedyś byłem świadkiem w więzieniu w Nowogardzie na Szwalni. Dwóch małolatów tam rozmawia i tam dziadek się mówi, idźcie dalej, bo tutaj mówi, tak, no. A on młody mówi do niego, co ty mać z gredzie będziesz mi to tego. Ty nie mów do mnie, twoja no.
bo starsze pokolenie było uczulone na to, że moja matka jest, tak? Jeszcze raz mówię, nie mów do mnie, a co ty tu zgredzie będziesz pierdolił? Ten miał nóż, takie gerlachy dawano, bo jak szły taśma szła z cholewkami, co, gdzie tam szyto, to oni musieli tam to... Tego. I tym nożem mu przejechał po szyi, że chlusnęła krew, wszyscy w szoku i za takie słowo. Kara śmierci. Siedziałeś z osobami osadzonymi z wyrokami śmierci. Starszy facet z synem zabili za konia, też miał kartę. On tak się trudno otwierał, ale nieraz no, o tym mówił, że było ciężkie przeżycie, bo usłyszeć karę śmierci i cię nie ma. No, raz tylko widziałem, co miał karę śmierci, to w Nowogardzie. Jak przyjechałem do Nowogardu, to patrzymy przez okna, a wyprowadzono, bo tam zrobiono właśnie oddział na karę śmierci i ten szafot wykonywano tam. I pierwszy był jeden, pytam się chłopaków, on tam już siedział, stary reseder ze Szczecina, zabił kochankę i jej córkę i chodził po spacerze, tam go pilnowano, psy, a wołano na niego z okien, hej, on pokazywał, niedługo idę. I to on taką radość tym wydał. Nie był nic ani no, jakiś tam załamany, jakiś tego, że już go nie ma, nie. Nasz bohater w więzieniach przesiedział blisko 35 lat. Miejscem, w którym zmienił swoje życie, był zakład karny w Barczewie. Po wielu latach nałogowego picia Józef zdecydował się na terapię. Byłem terapeutą w tym oddziale i pamiętam, że na spotkaniach zespołu określaliśmy Józka, tak się teraz będę wyrażał, jako Józek, bo już się te wiele lat znamy obecnie, jako tak zwanego trudnego pacjenta. Był skupiony bardzo często gdzieś tam na początku terapii, jakichś pobocznych rzeczach, skupiał się na swoim zdrowiu, tak jakby chciał troszkę uciec przed samym sobą. No niestety dla niego, ale dobrze, udało się, że zmieniło się jego podejście i zrozumiał, że co jest jego głównym problemem w życiu. Tutaj dostałem no, olśnienia, mogę tak to określić, tutaj dostałem takiego nawrotu do normalności, do życia. Zrozumiałem, że jednak ten mój problem alkoholowy z narkotykami powoduje to, że może mnie już nie być. Wiem, co to jest zdychanie, bo widzę co dzień w Warszawie i nie tylko, jak młodzi ludzie w stosunku do mnie, bo ja mam 68 lat, a jak młodzi 50-letni po więzieniach no, zbierają ze śmietniku, zbierają pety, wegetują, nogi opuchnięte albo zaropiałe. Jak pan poznał pana Józefa Grzyba? My jeździmy na takie programy świadectwa i między innymi pojechaliśmy do Barczewa. Tam wśród tych słuchaczy jeszcze. W czasie przerwy podszedł, podpytywał wszystkich, czy to prawda, czy to tak naprawdę jest, bo taki trochę nie dowierzał, że to jest możliwe, no ale się upewnił, że tak. No i później po wyjściu na wolność dotarł do nas. Pamiętam, że mu powiedziałem, jak mi opowiedział swoją historię, mówię, no Józiu, okej, będzie trudno, ale możemy zacząć działać razem, bo lubię trudne przypadki. Najpierw zamieszkał w Mieni. Witam serdecznie. No, chciałbym zobaczyć dawne moje pokoje. Jak to się... Pokoje, pokój chyba, bo nie spałeś na wszystkich pokojach, tylko na jednym. Na jednym dużym, tak jest. No. Było wtedy. Kuchnia jest. Tu jest też pokój jeden. O, tutaj. Jest otwarty. To właśnie jeden z tych pokoi. No to ja tu mieszkałem, bo to było przy końcu. Józefa Grzyba pierwszy raz zobaczyłam u pana Marka Łagodzińskiego. Tam częstował mnie zrobionym przez siebie wyśmienitym obiadem. No i Marek Łagodziński zapowiedział, że Józio chciałby się uczyć u mnie w szkole. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, po prostu oniemiałam. Wydawało mi się, że no po pierwsze jest to pan troszeczkę za stary. Po drugie, po takiej przeszłości w szkole po prostu nie ma szans na to, żeby sobie poradzić.
Stało się zupełnie inaczej. Pan Józef sobie doskonale w szkole poradził. Grał tam pierwsze skrzypce, można powiedzieć, ponieważ od razu ustawił cały semestr, pokazał hierarchię odpowiednią. Przystąpił do matury. Niestety ta matematyka tutaj się też odbiła i jej nie zdał, ale no, uparcie dążył do celu, i żeby tą szkołę skończyć i maturę zdać. Książka jest o Józefie Grzybie. Można powiedzieć, że jest to rodzaj jego autobiografii. On się nie wybielał. Zazwyczaj, kiedy robi się wywiad z kimś i rozmawia się o trudnych decyzjach, trudnych momentach w jego życiu, no to on sobie racjonalizuje swoje działania, chętnie zwala winę na innych, stara się przedstawić w jak najlepszym świetle. Grzyb tego nie miał i to było zaskakujące dla mnie, trudno powiedzieć, że szokujące, ale to było zaskakujące i wydaje mi się, że dzięki temu ta książka jest bardzo autentyczna. Książka właściwie tak się kończy, że on zawsze marzył o jednej rzeczy przez całe życie i ta rzecz nigdy mu się nie przydarzyła. To znaczy marzył o tym, żeby spotkać kobietę, która go pokocha. Na imię Machaniach, jestem szczęśliwy, że ją spotkałem i przez te 3 lata dużo zmieniłem i w sobie pewnych zachowań, wysłowiania się, bo kontroluję to też i tak życzliwością mnie kieruje mną i tak to się stało wreszcie.